Dobrze, jesteśmy przed galerią Remedium, gdzie w tej edycji witryny galerii zostały zaaranżowane przez jedną z uczestniczek wystawy, Bowską, która na co dzień może być Państwu znana bardziej z działalności muzycznej. Natomiast w tej edycji przygotowała dla nas ilustrację na wystawie Chmare oraz dwie witryny, lewą i prawą, która odnosi się do symboli Ukrainy, do koloru żółtego i niebieskiego, a więc nieba oraz żółtego zbóż. Jakże wiadomo, Ukraina jest zwana spichlerzem Europy. Ja jeszcze na koniec dodam, że w tej edycji wystawy wzięło udział 12 artystów, 6 z Ukrainy, 6 z Polski, m.in. Art Studio Agrafta, Bowska, Oleg Gryszenko, Gosia Herba, Jan Kalwejt, Marii Kinowicz, Hania Knieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Wadym Solowski, Sofia Suli oraz Paweł Szlotawa. Super, bardzo dziękuję. Mówiła kuratorka, współkuratorka Adriana Usarek. Drugim kuratorem był Michał Piernikowski. Wielkie dzięki. Ja również dziękuję i zapraszam. A znajdujemy się na Piotrkowskiej naprzeciwko tak zwanego pasażu Schillera. Właściwie dlaczego tak zwanego? Po prostu pasażu Schillera. To jest Piotrkowska. Zapraszamy serdecznie. Pani Adriano, na jakiej wystawie jesteśmy? Jesteśmy w galerii Remedium na wystawie Słownika Ukrainizmu. Jest to wystawa, która ma już swoją kontynuację. Tak naprawdę w tym roku odeszliśmy nieco od formuły. Do tej pory, od 2019 roku, organizowaliśmy słownik łodzianizmów. Ta edycja, tak jak i pozostałe... Przegapiłem niestety. To zapraszam, chociaż jest szansa, żeby sobie te wystawy zobaczyć w wersji cyfrowej. Wystawy są organizowane we współpracy z Łódź Design Festival. Drugim kuratorem wystawy jest Michał Piernikowski i organizujemy ekspozycję, która składa się z plakatów, ilustracji przygotowanych przez ilustratorów do tej pory czołowych i takich bardzo popularnych w Polsce. Ta edycja składa się z 12 plakatów, którą przygotowali ilustratorzy z Polski i z Ukrainy. Chcieliśmy w tym roku, by ta wystawa miała taki odzew i chcieliśmy taki temat poruszyć właśnie związany z Ukrainą. Obecnie sytuacja, która zapanowała na świecie, nie jest nam obca. Chcieliśmy też, żeby artyści, dać artystom po prostu głos. Tak, czyli są to plakaty. Wiadomo, że Polska jest słynna z tego, że mówiono kiedyś o polskiej szkole plakatu. Są to plakaty i są to ludzie zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Wybitni ilustratorzy, a zatem ktoś, kogo warto znać, poznać przy tej okazji aktualnego tematu. Tak? Tak, zależało nam na tym właśnie, żeby to zaproszenie przyjęli ilustratorzy, którzy już na co dzień są mocno rozpoznawalni, artystyczni, są już taką mają po prostu, można powiedzieć, sygnaturę swoją. Także te plakaty, jeśli chodzi o taką stronę formalną, są bardzo różnorodne i to był taki celowy zamysł mój i drugiego kuratora, żeby one były takie bardzo różnorodne. W różnych stylach. Tak. Natomiast mnie też bardzo interesuje, ponieważ pracuję na Wydziale Filologicznym i zajmuje mnie czasami także język. Interesuje mnie to, że tutaj w tej galerii spotyka się właściwie sztuki plastyczne, spotykają się z językoznawstwem w jakimś sensie, to znaczy także z kulturoznawstwem w tym sensie, że mamy tutaj do czynienia ze spotkaniem kultur.
Tak, taki był zamysł, żeby przez ilustrację przybliżyć kulturę, historię, tradycje w tej edycji ukraińską. Stąd hasła, które daliśmy do interpretacji artystom, ilustratorom, są bardzo różnorodne. No, na przykład mnie bardzo podoba się słowo jako słowo. Z punktu widzenia filologicznego jest to bardzo ciekawe, mianowicie szarawary. Dowiedziałem się, że to jest także ukraińskiego pochodzenia słowo. Tak, jest to szarawary wniknęły w kulturę ukraińską, do słownika ukraińskiego w takim, mimo że wywodzą się z Orientu i określają takie luźne spodnie, które były też popularne w języku, znaczy w kulturze polskiej w wieku XV-XVIII. Także tutaj właśnie też zależało nam, żeby na tej wystawie pokazać, jak te słowa przenikają, wywodzą się powiedzmy z Orientu, przenikają do ukrainizmów, do języka ukraińskiego, a potem z Ukrainy również są eksplorowane w języku polskim. Bo pochodzenie tego słowa nie jest typowo ukraińskie, to jest też zapożyczenie tureckie. Zapożyczenie, tak. No, to ciekawe, ciekawe. A pamiętam, że jeszcze pani mi w kuluarach powiedziała o bohomazie. Szarawary, przypuszczam, że jest to rzecz dość szczególna i zarezerwowana dla ludzi, którzy się fascynują ubiorem. Natomiast bohomaz, no, czasami można spotkać w języku potocznym, prawda? Tak, myślę, że jest... Pochodzenie tego jest ciekawe. Ciekawe jest pochodzenie i też jakby miejsce, gdzie prezentujemy ten plakat, jest takim trochę puszczeniem oka do odbiorców, bo bohomaz w przestrzeni galeryjnej, no to ma taki, tak, powoduje taki trochę uśmiech. Nabiera się takiego nowego metatekstowego charakteru. Tak, że w galerii sztuki pozwalamy sobie na prezentację bohomazów. I tutaj w interpretacji takiej czołowej ilustratorki Gosi Herby, bohomaz, który oznacza dzieło, w cudzysłowie, dzieło sztuki wątpliwej jakości. Natomiast w języku ukraińskim ma zupełnie inne znaczenie. Oznacza malarza piszącego ikony. No tak, bo to pewnie jest od Boga, a G wymienia się na H i to takie dźwięczne w ukraińskim. I maz w znaczeniu takim mazać, rysować, malować. Pisać ikony, tak. No to niezwykle ciekawe z tego względu, że wiadomo, że bohomaz w naszym rozumieniu jest to coś negatywnego, a tutaj ten malarz ikon to jest... To jest taka bardzo ważna, natchniona wręcz osoba, także jakby skrajne interpretacje. Prawie prorok, nie? Tak. No właśnie. Ciekawe, ciekawe. A jeszcze trzeci jakiś przykład by pani podała? Co pani przychodzi do głowy jeszcze? Tak, tak na szybko też tutaj, jak wspominałam, nie chciałabym też wartościować tych ilustracji, bo każda uważam, że ma taki mocny nośnik. Natomiast też Koromysło w interpretacji Dawida Ryskiego jako taki przyrząd używany często przez społeczność wiejską do przenoszenia, do noszenia wody. Był to wykonany element drewniany, który służył do przenoszenia wiader z wodą. I tutaj też właśnie zależało nam, żeby artyści, przybliżając właśnie jakieś takie elementy z tradycji ukraińskiej, dali też taki nowy powiew współczesności. Tutaj Dawid wykorzystał taki trochę, ta ilustracja wydaje mi się, że jest też skierowana do młodszych odbiorców, bo w tych kubłach z wodą są psy, on zapatrzony, osoba, która nosi te kubły wody, zapatrzony w komórkę, czyli atrybut współczesnych realiów. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy serdecznie na wystawę. Czy chciałaby pani jeszcze jednym zdaniem zachęcić, może skierowując się ku
Tak, ja serdecznie zapraszam na tą edycję słownika pisanego przez ilustratorów. Jest okazja, by zapoznać się z kulturą, historią, tradycją ukraińską poprzez właśnie taką formę ilustracyjną. Ciekawym elementem też ekspozycji stanowią witryny, które zostały zaprojektowane przez Bowską i odnoszą się w taki abstrakcyjny sposób do nieba i ziemi, do żółtego i niebieskiego, a więc symbolów Ukrainy. Także gorąco zachęcam do obejrzenia wystawy. To idziemy w takim razie zobaczyć te witryny.